Okej. Siemano wam wszystkim. I to mój unboxing. Za chwilę wam to pokażę, co ja tu mam. I idę wam to pomagać. Dzisiaj to unboxing tego z księgi internetowej z lewej łana. Może wam tutaj jakoś pokażę. O, widzicie tę nazwę? No, jakoś to trzeba zrobić, żeby to było. Oj, momencik. Okej, już jestem. Właśnie sobie włączyłem kompa. O, właśnie. Czekajcie, bo to jakoś to trzeba tak ustawić. O, git. Będzie? Okej, będzie. Tak. To jest modem. Boże. Jutaj. Z lewej łana. Sobie to za chwilę spakujemy. Tu mi się coś. O. Tu mamy co tu uważne jest. Kurde, tak żeby wam to pokazać jakoś, nie? Tu mamy takie coś, o. Byście to zobaczyli jakoś tak, o. Tu mamy tu nazwę, tu mamy takie coś, o. Jens, i tu to co to było wcześniej. Tutaj. To, bo nie wiem co to jest i sobie tu rozpakujemy. Jeśli tu stwierdzasz. Mamy tu. O, to on. Pudełko puste. A zapomniałem się przedstawić. Jestem Dolet 33 ukośnik CEX i to mój unboxing. No to chyba tyle, może se tu komputer wyczyścił, na pewno czy widzicie czy nie, ale on biurny jest, jakoś by tu wyskalować, tak żeby tu było to co tu jest. To za chwilę do tego przejdziemy i wyczyścę komputer mój, bo kupa syfu. Jak to otworzyć to jest, nie? Dobra, to wygląda tak, mamy pudełko, takie coś, możemy sobie to otworzyć, nie kompanie, na myszkę sobie damy, nie? I tutaj co tu mamy, te główne modem, to sobie do niego przejdziemy za chwilę. A nie, uda się tu lepiej. Tu mamy jakieś belki przejściowe. O wyjście jazdu do HDMI. A to do chyba do USB. Takie belki przejściowe są. To żeby wziąć na ten pudełko bezpieczne i to się otwiera do góry. Dobra, tu co mamy, co się przekręca do modema. Za chwilę
a wam to objaśnię i co mamy tutaj. Znaczy tu odłożymy i tutaj mamy instrukcję, jak to używać, jakieś tu te Japonia i takie tam no i macie tu na stany na napisane, nie wiem czy to widzicie czy nie, ale to mnie się o to, ale przechodzimy do tego, a nie do jakiegoś, dobra, to no chuj, to dali tu to samo, jakieś gówno. Tu mamy płytkę z tajownikami. Tu mamy jakiś następny kabel przejściowy. To co tu jest? A, to jest co się tu wpina gdzieś, nie? O, tu właśnie, tu. O, widzicie? I mamy, dam sobie tak. I stoi ja takiej podkładce. O, widzicie, nie? Jak stoi. No, to się odpina też. To się odpina. Tu mamy ten staje modem. Tak. To jest to sobie jakoś poukładać, nie? Tak jak przejdziemy do właśnie do właśnie do Uteja z lewej one. Lewej one jest, dobra. Jakoś to trzeba ustawić znowu. No, tu mamy to taki modemik. Często internet wywalano z tego. I tak co chwilę się to dzieje i chwilę tego zamontujemy. Kluczyk taki fajowy, patrzcie, jak się to fajnie robi, patrz. No, wy widzicie to wygląda tak. Sobie wpinacie i to stoi tak. I to stoi tak i sobie to zrobicie tak. Tak żebyście to zauważyli, nie? O, widzicie to się trzyma tak jakoś tak na dół czy jakoś tak do góry, nie? Nie wiem. No i co o tej powiedzieć? Mamy te state to do apteczka co się wpina tu do tego o no tego nie do o tego czekajcie, bo to wyłączę i bijemy sobie na Facebooka za chwilę. To tu się daje te apteczkę. Tu mamy te przejściówki tu. Na co to jest? Muszę być. Aha. To jest na to o. No, a taki kabelek jest. A taki. Kabelek. To jest na a taki kabelek. Albo pokazywałem, a
ten kabelek, jak macie kabelek ze słupa i to wpinacie tu, jest takim zaciskiem malutkim. I to się właśnie, to się tu wpina i to działa. No, o tu, o mały to. Czekajcie, nie wiem, czy wy to widzicie, ale o mały to guzicie tu. To jest tak zwany jest modemu i to jest tu jest ten. Dobra, to chowamy, nie potrzebny. Dobra, czas na unboxing powoli kończyć już. Zapakujemy i koniec. I przechodzimy do Facebooka. Okej, okay. Tu dzięki za obejrzenie mojego unboxingu. Myślałem, że myślę, że się wam spodobał. Jeśli tak, to dajcie suba i lajka. Siemano.